Witam was bardzo serdecznie, jestem Mistrzu, a to kolejny odcinek z mojej serii Zagrajmy w Diablo 2 Lord of Destruction Paladynem. No i w tym odcinku, tak jak mówiłem w poprzednim, będziemy przechodzić sobie dwie lokacje ciurkiem tak na szybko, taki sprint przez nie. Oczywiście wszystko obejdziemy, tylko po prostu szybciej, tak? Takie założenie jest, idziemy sobie. Równina Rozpaczy opuszczamy, znaczy zewnętrzne stepy wkraczamy na Równinę Rozpaczy i później jeszcze Zaginione Miasto. Duszą już zżygacze, bardzo łatwe potworki na każdym z poziomów trudności, atakujące czystą magią, a w rzeczywistości wymiocinami, takimi bardzo zwartymi. Może to obrzydliwie brzmi, ale tak jest. O, tu boss jest, fajnie. Na poprzedniej lokacji niestety był tylko jeden boss, co jak dla mnie to niedosyt. Ale na Helu jest zdecydowanie więcej. Po 5-6 nawet bywa. Rozwaleni wszyscy. Miksturka mana. Przynajmniej potrzebna, niepotrzebna raczej. Chyba że jedno weźmiemy, albo nie. Wszystko jest na swoim miejscu. Ci siewcy zarazy też są bardzo łatwi, nawet na Helu, więc nie ma problemu. Ci trzewioskóry troszkę mają życia na Helu, ale też są bardzo łatwe. Nie mają odporności żadnych. Szafir ze skazą. Ci mają na błyskawice. Amulet, super. Bierzemy, bijemy go. A, pięknie dostał, naprawdę coś pięknego. Łatwe potworki, tu są bardzo łatwe. Dwie, trzy grupy. Nie wiem, ile może być, chyba dwie, trzy, cztery. Można liczyć cztery, te małe, ale jak te duże są, to te małe są zawsze, więc nie wiem. Nie wiem, jak to liczyć. Miksturka wytrzymałości bierzemy, chociaż też teraz za bardzo z nich nie korzystamy. Można je ograniczyć. Zamiast sześciu można kupować cztery albo trzy. Bo nie korzystam ich z nich teraz aż tak bardzo niepotrzebne mi są, bo tak jak mówiłem, 198 już teraz wytrzymałości. Robi robotę. O, tu troszkę wrogów jest. Miksturkę kliknę jedną, ale tu mi zdecydowanie wystarczy nawet jedna. Nie ma problemu, tu jest przejście na do zaginionego, nie, do miasta potępionych. Bo zaginione miasto to było w akcie drugim, w Diablo 2 także. To nagrywam, długa laska. Zobaczymy. O, kolor ma bardzo ładny, coś z ogniem. Albo duży plus do umiejętności ogniowych, albo poszczególnych umiejętności, albo normalnie obrażenia od ognia, albo jeszcze coś innego. Czy przy ataku, którym się nie atakuje bezpośrednio, tą tarczą będą obrażenia od ognia. A te dusze, to najemnik sobie porozwala, bardzo lubi to. Ja mu nie będę odbierał przyjemności. Wiecie, co jeszcze lubi? Możecie zgadywać. I pójść teraz na całość ze skojarzeniami. Właśnie o to chodzi. Siewca zagłady. Czy zarazy? Właśnie nie wiem. Zobaczymy zaraz dokładnie. Żygacz to wiadomo. Oj, z maną coś idzie. Chociaż mi... Jakbym miał uzupełnienie życia i many naraz w tych pierścieniach, było o wiele lepiej. Nie musiałbym tych miksturek tak o... mieć sobie. Siewca zagłady. Zagłady jednak. Okej, czyli już wiemy. Siewcy zarazy chyba są w Diablo 3, ale nie dam sobie ręki uciąć, bo bym nie miał możliwe. A ja wziąłem tę miksturkę? Wziąłem. O, to super. Życie. Raz, dwa i trzy. Nie, dwie tylko weszły. Zawsze coś. 26 nadal jest, zaraz 27. Chciałem nabić, tak jak mówiłem, tu 28. 29 level. 28. Bardzo możliwe, 28,5 może, 29 raczej nie, chociaż jeszcze nic nie wiadomo. A co to jest za kapliczka? Gdzieś tu jest? Pokazuje, że jest tutaj. Nie, tutaj, o. A, to z życiem. A, nie zauważyłem, chociaż i tak mi niepotrzebna. No, nadkruszony tu wypadł kamień, nadkruszony tu powinny już zwykłe lecieć na porządku dziennym, a nie tak? Ale i tak kilka doskonałych, bez skazy i zwykłych dostaniemy później i też runek. Może lepszych runek. Oczywiście Ral, Ort, Tal, już mamy jeden Ral. Ort i Tal. Rala z nefów otrzymamy chyba. Orta, no Orta trzeba wydropić. Tala już mamy, więc to nie będzie problemu. Szybciej sobie tą tarczę zrobi. Chociaż i tak piąty akt, tam nieważne. Miksturki, rundki otrzymamy już z drugiego zadania, uwolnienia żołnierzy na zlodowaciałej wyżynie, 15.
Drzewioskóra bestie rzezi. W poprzednim odcinku mówiłem o JJ Jokerze. Pewnie pamiętacie, jak on się witał. Witał się tak, cytuję: witam tu JJ Joker, a dzisiaj coś tam. O, a teraz Izual. Więc bijemy. Szybka zmiana tematu. Czy on jest silny, czy on nie jest silny? Nie. Pod względem obrażeń, nie pod względem życia, tak. Czyli tak na średnio. Jedyneczka oczywiście, będziemy go tłuc. Troszkę, zawsze troszkę się tłuczę tego Izuala. Czasami bardzo szybko czarami ogólnie, niż takim zwykłym atakiem, bo on jest wytrzymały. W Diablo 3, w Diablo 3 Izual naprawdę wygląda bardzo podobnie, tylko jest taki, wiadomo, bardziej nowocześniejszy, tak jak i Diablo. A w Diablo 1 ten Diablo jest taki niedopracowany i taki, o, ale silny jest. Silniejszy o wiele niż Diablo 2 i niż Diablo 3 na początku, jak to, jak nie było jeszcze rozszerzenia. To pamiętacie, obecnie Diablo to kilka ataków, a kiedyś trzeba było dobre 10-15 minut walczyć, żeby go pokonać. A Maltal teraz to i tak stanowi problem. O, coś wypadło. I to teraz duch Izuala był głupcem, że mi zaufał. Nieważne, teraz szybko przechodzimy. Nie będziemy bawić się w półśrodki, nic tu nie wypadło. Wracamy do Izuala, dostaniemy coś ciekawego. O, szafir teraz normalny. Obstawiajcie, czy dostaniemy... bo dostaniemy punkciki. Ile dostaniemy punkcików i czy dostaniemy punkciki tu, czy tu, czy tu i tu w równym stosunku. Możecie obstawiać. Zapewne w równym stosunku nikt nie ustawi, bo albo tu jest, ale możecie obstawiać. Do czego? Oczywiście przed tym, bo po tym to nie ma sensu. Długa laska. Możecie... no, obstawiać, ja będę telepatycznie to czytał. Mimo. 1 do meteor, 2 do meteor, umiejętność 24 poziomu. Bierzemy. To jest jeszcze tutaj ciekawego. Większa mistura many nie przyda się. Można ich prostą. Tutaj tak bardziej. Oczywiście, tak jak mówiłem, wszystko przechodzimy, tylko po prostu szybciej. Taki większy speed jest. O, te nawet są tutaj ładnie ustawione. Grupki potworków. Potworki z pieczęci najwięcej dadzą. I tam jak już się wejdzie niżej miasta potępionych na rzekę płomieni, tam naprawdę ekspleci ładnie, więc myślę, że teraz 27, później 28 powinienem wbić, a może 29. Ważne tylko, żebym w akcie 5 miał 20, 34, 36. A jak nie będę miał, to też za bardzo wielkiej tragedii nie będzie. Na koszmarze będzie tragedia, ale tu jeszcze nie będzie tragedii. Miksturka bierzemy. Takie, no, gejzery, czy jakby to powiedzieć, znętrza ziemi. Płyty tektoniczne się przerwały, ale ciężko nazwać płytami tektonicznymi, bo to są malutkie pęknięcia. No, ale... Na przykład Koloseum się zniszczyło pod względem ruchu płyt tektonicznych, czy na przykład liczne stadiony. Także, dobra, bierzemy sobie wzmocnienie. Oczywiście nie przez otwarcie tych płyt, tylko przez ruchy. Tak tam się miała wyrwa zrobiła, taka krecha, wiadomo, i wszystko, te kamienie się zruszyły. Zbroja uskowana, ale prymitywna, to nie mam co brać. Będzie naprawdę kiepska do sprzedaży. O, tu oczywiście bierzemy manę. Przyda nam się i dookoła przechodzimy, jeszcze kolejna lokacja. Ale to nie problem, tylko że będzie jeszcze tam punkt nawigacyjny i inne rzeczy. Życie mamy. Myślę, czy teraz dajemy do siły, czy później od piątego aktu byśmy dawali do siły. Myślę, że teraz byśmy zaczęli. Nie, chyba teraz jeszcze nie. Czyli dajemy wpół do żywotności. Pięknie, mamy 521 tutaj. Damy oczywiście do... A już nie możemy do tego, czyli oczywiście do synergii. Synergia jest tutaj dopiero drugi poziom, ale zawsze coś. Obrażenia wzrosną, tak. 421, 454. Obszarowe 25... 27. Obszarowe jakby co też rosną, nie tylko te do ataku. W tą synergią. Tak jak mówiłem, synergie są... no, zwykłe synergie są synergie wzajemne oraz jeszcze inne synergie. Nie wiem, jak nazwać synergia, która do jednej umiejętności daje, a druga daje do pierwszej, i to po kilka statystyk pod względem i obrażeń, i na przykład obszaru, i na przykład czegoś tam. Nie wiem, jak to nazwać. Na pewno nie wzajemna, bo to coś więcej. Muszę pomyśleć. Bo w internecie patrzyłem, to jest ogólnie nazwane synergią wszystko, co daje
choćby do jednego, a nieważne jakie tam plątaninki są po kolei. I tak to zawsze się tak samo nazywa, ale ja chciałem coś więcej. Coś jakby rozszerzyć to wszystko, żeby to miało sens i było bardziej takie światowe, światowe takie. Bo ja się nauczyłem, że od myślników wszystkiego się uczy. Jak nie mam myślników, to się po prostu gubię. Po prostu się gubię. Grafika przede wszystkim. Ciekawana sprawa, myślałem, że ta już lepsza wypadła. A to tylko zwykła. Oczywiście czwóreczkę biorę. Biorę sobie też miksturkę. Bijemy wszystko, patrzcie. Żgacz. Nie, żygacz. Żgacz to w Diablo 3 taki sztylet. Oczywiście unikatowy, rogaty hełm. Bierzemy, nie zmieści się? No to zmieszczę tutaj. Co ja tu mam? Czekajcie. A laski, czekajcie, ja może zrobię tak. Raz. Oczywiście nie takie laski. Dwa, trzy, boimy się, że... Dobra, niech będzie tak. Może nie wpadnie. I tu pięknie, tak? Okej. Dwa miejsca na klejnot, dwa do okrzyków. Myślę, że tu już wszystko przeszliśmy, tak mniej więcej. Więc teraz tylko tutaj. A przejście było tam na dole, więc... W każdej chwili się możemy cofnąć. To nie jest problem. Mana i inne rzeczy. Tu nic nie ma. Chyba nic. Jeden boss tylko, no bez przesady. Nie licząc oczywiście Izuala. Bo Izual tu jest zawsze. Nie podlega tu wątpliwości, ani jakiejśkolwiek negocjacji. Trzeciego stopnia wtajemniczenia. Bestia Trzewi. Pokonana. Siewca Zagłady. Pokonany. Idziemy. O, miksturki jednak się przydadzą, więc... O, już nie mamy nawet miksturek wytrzymałości, ale idziemy dalej. Tym razem Miasto Potępionych. Tu też całe przejdziemy. Akurat odcinek ładnie się zakończy, ale... Kurczę, to chyba cały akt naraz przejdę, bo tak długo strasznie. Znaczy niedługo, po prostu szybko idzie. Więc może bym przeszedł cały akt czwarty. Co wy na to? Od jutra się zaczynają zniżki, to... trzy. Nie dość, że misja na czołg, to jeszcze zniżki na czołgi premium i jeszcze jakieś inne zniżki, więc... Od jutra będę mniej przechodził w Diablo, a więcej w WoCie. Ale w Diablo ze 2-3 odcinki na pewno się nagra. Nie mamy tej wytrzymałości. Kupimy sobie miksturki i będzie spokój. Patrzcie, tu jest teraz typowi magowie. Ja może teraz wrócę i sobie wezmę ten na ogień i trucizny. Odporności przyda nam się na pewno. Identyfikacja przedmiotów. Oto zadanie, nie chce mi się słuchać. A nie, tu dali mi normalnie. Tutaj Descartes Kane. Dobra, nie chce mi się tego słuchać. Szybko mamy przejść i tak będzie. Zbierz kamień duszy Mefista do piekielnej kuźni i tak zrobimy. Więc najpierw Halbu. Halbu może, później Jamela. To oczywiście zostawiamy. Co tu macie ciekawego? Coś mi trzeba. Ogień 12. No niestety nie takie fajne trucizny 19. Jakby poprawiono obronę, tak oto samemu niebo. Ja tu mam zimno. I mam też ciekawą obronkę. Też bym nie tracił, bym zamiast zimna miał to, ale zimno też mi potrzebne. Troszeczkę, chociaż 48. Niżej nie zejdę, bo to jednak akt czwarty. Mimo, że normal, to też potrafią czarodzieje coś zrobić. Zdecydowanie. Odporność na ogień 9, to nie. Tu 7 do życia, osobno to nie, na pewno. Jak tu bronię z trzema miejscami na klejnot, nie ma nic. Naprawa 800, aż wow. Jamela. Trzeba mi tutaj... Wielu rzeczy, zbroi, hełmu z naciskiem oraz pasa lepszego. Buty może też się lepsze znajdą, o takie coś nie. Tu nie ma nawet tego. Chyba, że damy tu zimno, ale życie stracimy, to też niefajnie, tak nie zrobimy. Hazard może być. Ja tu jeszcze sprzedaję różne rzeczy, bo laski są. To ta lepsza, nie, to ta gorsza. Ale 20 tysięcy jest. Tylko 2 do meteoru, umiejętności 24 poziomu i fajnie. Kolejna laska. Tutaj mamy piękna. Naprawdę. Ile? 19 tysięcy, ale też w miarę można przyznać, że to 20 jest. Ładna laska. Nie, to mi nie trzeba. To ewentualnie psztyk. Ładnie teraz. Umiejętności. Najpierw jeszcze przerzucimy te itemy, potransmutujemy wszystko i będzie gites majonez. No więc tak, tu oczywiście raz, dwa, trzy, oba, tu już mamy bez skazy, a tu mi niepotrzebne, to jeszcze nie wyrzuciłem, zaraz zobaczymy, sprzedamy czy coś. Tu mamy lepszy, z tego mamy lepszy, więc jest dobrze. A gdzie ten nadkruszony?
To nie wiem gdzie, chyba już gdzieś wrzucony. Mamy takie o, coraz bliżej pryzmatycznego jesteśmy. Najdalej oczywiście ten, bo daliśmy tu, o tutaj do wykiery. Czekamy na runkę Hel. Może jeszcze wpadnie w piątym akcie na początku, to sobie to wyłożymy i będzie pięknie. Trucizny 6, to wszystko sprzedajmy, bo to jest beznadziejne. A kasę, to jeszcze później przerzucimy. Zaraz level oczywiście. A nie, level już wzięliśmy. Teraz to dostaliśmy punkciki od Izuala, które będą na pewno super. To bierzemy tak, 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 tak. Mana jedna może być, więcej nie. Chociaż trzy miksturki mi potrzebne. Wyrzucimy to też życie. Trzy miksturki wytrzymałości. Raz, dwa, trzy. Będzie dobrze. Nadal prawie 50 tysięcy do skrzynki trafia. To jest naprawdę bardzo, bardzo dużą ilością. Super. No i okej, idziemy z powrotem. Aha, tu jeszcze mamy te. Synergie 2 punkty. Wzrosło nam troszkę, patrzcie. Teraz 461, 498. Ale strasznie to wzrasta mocno, ale super. Patrzcie, obszarowe dopiero były do 27, już 31, 35. Synergia też coś daje. Ile procent? Zaraz, ile procent? Aha, tu też wzrasta mi odporność na ogień, jak daje w ogień. Super, super, super. Daje ile? 18%. Wow, to prawie najwięcej. Najwięcej jest chyba 30 czy 24, ale już powyżej 8, 6 to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, a powyżej 10, 12 to jest ogrom i tyle daje, więc dlatego tak procentuję. Zaraz przekroczymy, więcej będziemy mieli obrażeń niż własnego życia, to będzie super. Aha, nie przerzuciłem pierścieni, no oczywiście. Poszedłem po to i nie zrobiłem, to szybko zrobimy. Życia nie będzie, ale za to pozostałe rzeczy będą, ogień 21. Oj, tu jeszcze inne rzeczy nam dodaje, super. Chociaż tu 20 do życia stracimy. Trucizna, ale później to założymy. Na razie będziemy mieli chwilę mniej, ale i tak ponad 500. Po tym to założymy z powrotem. Jak teraz odporności się prezentują w miarę ładnie. Błyskawice 31, no jest ok. Poza tym, że i tak trzeba szukać rzeczy. Następnym razem, teraz nie będziemy przedłużać. Przejdziemy wszystko. Ładnie pada, tutaj nie mamy tych pierścieni, nie mamy, to dobrze. Obrona plus... najemnik to daje mi 600 obrony, czyli mam nadal słabo. Jak tyle. Tyle tego i jeszcze tak słabo. Idziemy dalej. Miksturka leczenia bierzemy większe nawet. To teraz niestety zimno i inne zaklęcia. Na zimno mamy mało, bo tylko 48. Nie, to nie jest mało. Więc ładnie, ładnie. Najemnik. Raz, dwa. Daję ci dwie miksturki, może nie padniesz. Powinieneś. No tu nie tylko, tu też fizyczne. I czyste od magii zaklęcia, jakich jest więcej, to problem, to problem. Może najmniej nie padnie, tego nie biorę, wolę obronę. To i tak mi niewiele daje, a i tak jak trafię, to przeważnie padają na hita. Czaszka, nie jest mi potrzebna żadna czaszka. Przejdziemy dalej, no prawie na hita. Widzicie, panowie czeluści też. Miksturka ławiącego gazu, to ta większa. Zwykle było duszącego, nie, zwykła. Jednak zwykła. Po co mi ten miecz, długi miecz, jeszcze z jednym miejscem klejnot? Kiedy ja go w ogóle wziąłem, to nie pamiętam. Czasami myślę, jakby automatycznie mi wpadały rzeczy do ekwipunku, tak jak w Minecrafcie. Dziwne to trochę, ale tak jest. Bijemy, bijemy wszystko. Padają, pięknie padają, o to chodzi. Całą mapę przejdziemy. Do tego punktu nawigacyjnego i będzie ok. Za dużo ok teraz, ale zamiast więc, przynajmniej więc, znowu myślę, że lepiej niż poprzednio. O, teraz ładny kolor. Stygijska wiedźma. Jest stygijska kusza, stygijska pika, więc może z tego to się wzięło. Albo taki, o, teraz błyskawice. No niestety, farmy tymi błyskawicami. Ale patrzcie, życie mi jakoś nie schodzi, pomimo że mam tylko 31%. Odporności, pomimo że to są bossowie, to ładnie poszło. Błyskawic się nie musimy obawiać. Miksturka ta, kafar nie klucz. Zaraz zobaczymy, jak będzie za dużo. 8, zostawiamy zdecydowanie. Mi wpadło do ekwipunku jakiś taki, o, beznadzieja. Życie, życie, życie. Najmniej sobie nie radzisz, poradzisz sobie sam. Jesteś dobry, mana. Jest mana, o tu. Pomogę ci, najemniku, i dasz radę. Jeszcze te ci czarodzieje tutaj. O, tu jeden nawet z mieczem się trafił i kolejny. Więc nie są aż tacy czyści. Mogą się zdarzyć, ale przeważnie to są
magicy, czyści, taki, tacy już zaprawieni w bojach. I nie widziałem maga, który by czarował tylko jedną ręką przez całą swoją karierę. Tylko oczywiście dwoma. Znaczy karierę to źle zabrzmiało. Działalność może. Bardziej, chociaż to też za bardzo nowocześnie. No nie wiem, no nie wiem. Runka Eth. Będziemy transmutowali w coś. Z Eth chyba powstaje Nef i Nefy transmutujemy na Ral. I czekamy tylko na Orta i będzie słówko runiczne. Ważne, żeby słówku runicznym, poza tym wszystkim, co wam powiedziałem dotychczas, kolejność runek zachowana, bo jeśli nie, to zwykło, dostaniemy tyle, co ze zwykłej runki. A jeśli zachowamy słówko runiczne, no to będzie super. Większe umiejętności, patrzcie, mam obrażenie już 532. Życie chyba nie wzrasta, nie, bo nie mamy dodatkowego życia. Ale nie dość, że tak dużo, nie dość, że normalna umiejętność wzrosła, to jeszcze synergia wzrosła i przez to dlatego tak ładnie poszło. Właśnie dlatego. Synergie wzajemne są naprawdę fajne. A jak jeszcze synergie wzajemne któregoś tam stopnia, że nie dość, że do jednej dają, to do czterech czy trzech czy czterech umiejętności po kilka tam statystyk, to tak się to kumuluje, że jesteśmy normalnie nie do ruszenia prawie, że. O, miksturki mi się kończą. To jakiś czas wpadają, ale bardzo, bardzo rzadko. Mniej ich wpada niż ja biorę, tak. Czasami 1/3, czasami 1/4. Stosunek mi się zdecydowanie nie podoba. Troszkę to jest, już 21 minut, ale myślę, że przed 35 przerobimy to wszystko. 3 miksturki, 3 nadal mam. To dziwne. Nie chcę z tymi magami walczyć. Magami Vizerei jak z Diablo 3. Miksturki bierzemy, ważne, żeby blisko do nich podejść. Bo jak podejdziecie do nich blisko, to nie mają szans, a z daleka to po prostu koksiarscy. Nawet jak na normalu, to na Helu także. Naprawdę. O, tu jest punkt nawigacyjny, jest spoko. Teraz tylko całą mapę przejść. Należy. Pan czeluści. O, coś mignęło, nie wiem czy to czanki się nie załadowały, czy o co chodzi. Dziwna sytuacja. Stygijska wiedźma. Zaraz mi się miksturki skończą. Zostały dwie. Może wystarczy. Będziemy oszczędniej nimi gospodarować. To wystarczy. Ich ilość. Ten rogaty chem prymitywny to nawet nie bierzemy. Ale tutaj mamy rycerz otchłani. I życie. I życie pan czeluści. Od tej strony, od tamtej to nie damy rady. Powoli wbijamy level 28 i o to chodzi. Klepiemy wszystko, co idzie po kolei. Kolejne życie, ale to słabe. Słaba miksturka. Ale troszkę tam zregeneruje, wiadomo. Troszeczkę na pewno. Jedyneczka, o nie, teraz chyba mi nie wystarczy. A nie, tu już nie ma magów. A z bliska mi aż tyle nie zrobią. Więc bijemy to, co możemy. Wytrzymałość. Jest, mogę kliknąć R. Od czasu, ale mi się nie chce po prostu. To teraz eksplodująca, myślałem, że życia. Eksplodujące i życia są bardzo podobne kolorami. Taki żółty, a czerwony czy pomarańczowy to niewielka różnica w Diablo, jak leży na ziemi. O, tutaj to widać. Runka Icht jeszcze, czyli 15% obrażenia przechodzą na manę. Przydaje się, szczególnie przy postaciach walczących w zwarciu, które z many nie korzystają. Oczywiście, gdy na Helu już będziemy mieli dużo many, to wrzucimy i tak nie będzie nam ten zapał zżerał za dużo, a będziemy mogli naprawdę wiele. Zapał, zapał. Zapał, inaczej wigor. Wigor tu też jest jako aura, zwiększająca nam wytrzymałość czy mobilność. W sensie szybszego chodzenia, zawracania, bicia i tak dalej. Dookoła należy to przejść. Nie mamy już miksturek. Klikamy jedną, klikamy drugą. Może wystarczą dwie. O, na piersiń bierzemy. Chyba tu się nie zmieści, ale do kostki. Może. Może do kostki, bardzo ładnie. Tu jeszcze mamy tornado. I kilka innych rzeczy. Mamy też 300-tową zbroję. I ciągniemy do przodu. Stygijska wiedźma i wiele innych rzeczy. Dobrze. Ciągniemy dalej.
O, nie wiem co teraz będzie z tym problemem, ale przejdziemy na pewno. Przejdziemy tą całą lokację. Powiedzcie mi, co to znaczy sitowie? Co to znaczy sitowie? Trupożerca. No teraz trupożercy się nazywają. O, coraz dłuższy odcinek miksturki. Już mamy coraz ich mniej. O, przez te możemy walczyć. Tu teraz się nie uda. Niestety nie idziemy dalej. Tak o normalnie. O, teraz widzicie, patrzcie, HP spada. Tych różnych żywiołów, pomimo że jest go dużo. Ja tak przy okazji, jak mamy 75% obrażenia od ognia na Diablo, to praktycznie nic nam nie robi. I to jest super, po prostu super. Nadkruszony topas będzie dobry. No i tak, tu wrzucamy to, tu wrzucamy to. Przechodzimy i ciągniemy tędy. No już myślę, że w 30 minut się wyrobimy bez problemu. Jeszcze wrócimy do miasta. Musimy te rzeczy dobre przed walką z bossem czwartoaktowym zdobyć, żeby nie było problemu, żebyśmy go szybko pokonali, żeby on nam aż takich obrażeń nie zadawał. Zarówno żeby nie spadło życie, jak i wzrosła obrona, a także odporności. Dobra, wszystko przeszliśmy. Ładnie, pięknie. Zobacz, czy punkt się zaliczył. Punkt zaliczony, super. Identyfikacja przedmiot u Deckarda Kane'a. Myślę, jakie, a prawie wszystkie zadania już są. Nie muszę nic identyfikować, to dziwne. Jamera mnie pozdrawia. Mana. Życie znaczy, 270 nawet za mało. To wyrzucamy, to wyrzucamy, to zostawiamy. A czaszkę też wyrzucamy. Czaszka zwykła, czy doskonała, czy jaka tam? Zwykła. No to 5000. Nie wiem, ile doskonała jest warta. Jest jeszcze bez skazy i doskonała, tak jak i z kamieni 3-slotowy napierśnik, tak za słaby, nawet karacenowej bym teraz nie chciał, bo za późno. Jeszcze ta miksturka się przyda, wracamy do halbu. Zobaczymy, co ma Jamela ciekawego, nie wiem. 19 trucizny i tak za mało, chociaż no fajnie by było mieć, ale nie kosztem życia. Bo byśmy za dużo stracili, tarcze jakieś tam, tutaj też nic nie będzie. Chyba że 3-slotowe berła będą takie bez niczego. No to by się przydały, ale wątpię, że takie trafią. Albo naprawa troszkę będzie kosztować 500. Spodziewam się więcej, ale dobrze, że mniej kosztowała. Ile to życia? 27, ale to poza tym nic nie daje, to bym nie chciał. Chociażby się wiadomo przydało, tu też coś, tu też coś. Dwa sloty, no niestety nie trzy, więc nie chcę. Co mi po dwóch slotach? Trucizny 28, wow. A tu jest ogień 18. Kurczę, no fajnie. Tyle to dodaje. Mogę to sobie kupić. I coś by wykombinować z ogniem. I, C. Patrzcie, trucizny już mamy 75, a czekajcie. Mamy teraz 50. 28, trzeba nam 25, tak, 25, tu mamy naddatek. To jest pierwsze, gdzie mamy ogień, a możemy wrzucić coś innego? No chyba nie mamy takiego miejsca. Trucizny full, ogień chcę mieć więcej, mam tylko 53 w tym momencie. A z tymi butami mam 18, to ile mam? Z tymi butami zaraz zobaczę. 71, ale to ładnie, dobra, zostawiamy. Trucizny 50, tych butków, no niestety trucizny to trudno. Nie będę kosztem. Chciałem kupić tą zbroję, jeśli, żeby jeszcze coś miała. 27 do życia. Zimno by spadło za to, ale bardzo by spadło. Zaraz zobaczymy. IC. 33, 48. No aż tak strasznie to nie spada, więc można by teoretycznie kupić to. Zaraz zobaczymy. 27 do życia zawsze. Coś to dać najemnikowi, żeby go od zimna nie walili. Obrona by mu spadła, ale za to patrzcie, co się z zimnym dzieje. 65, 67. To i tak ma dobre. Dobra, tą wyrzucimy. Przynajmniej będzie miał fajną zbroję. Ja mam lepszą, ale trzeba mi teraz ogień. Albo tu więcej, albo coś w pasach. Wiecie co, ja sobie myślę, że chyba bym teraz kupił tylko z życiem i z odpornością najlepiej. Teraz mamy 30, będzie więcej.
Myślę, że ze 600 w piątym akcie to będzie. Tu 9 do życia, to dobrze, tego nie wziąłem. Tutaj fajne są trucizny, ale ja bym chciał ogień niż trucizny bardziej. Zobaczymy ucha albo jeszcze rzeczy. Czas mamy. 35 minut się wyrobimy. Broni ucha albo 3 slotowych. No nie ma tu nawet jednoslotowych. No to co dopiero chcieć większe, lepsze. Niestety. Trucizny 28. Wow. Mi nie trzeba, bo ogień spada. Jakby i trucizny, i ogień, to by na pewno super było. 12 do życia. No fajnie, tylko ja tu mam więcej. Jeszcze mam ogień dodatkowo. Dobra, na razie nic. Wrzucamy to wszystko do kostki. Jak idzie? Kierunki? Nef. Etch. Sha'el Etch. I poza tym nic. Więc transmutacja. Runka niestety Icht. Ile mamy runek Icht? Teraz tylko dwie. Tego nie może transmutować, czyli trzeba trzecią. To jest jedna, tu są dwie. Tu są. A, tu są, tu jest nadal tak, niestety. To bierzemy. Dokupujemy miksturek wytrzymałości. Kończymy odcinek i w następnym naprawdę wyruszamy na rzeź. Raz, dwa, okej. Co mi więcej trzeba? Nie wiem szczerze mówiąc. 226 obrażeń od błyskawic przez 5 sekund. 40 do życia. Trzeba mi zbroję, już jako taką mam. Chociaż mogła być lepsza, ale nie zła. Hełm. Buty i pas musi być lepszy. Z tego wszystkiego wynika. Do tego więc zdążymy. Najemnik troszkę będzie miał na to zimno. Więc lepiej będzie, więc trzeba obrona. Szybkie chodzenie, nie można zamrozić. Tu fajną, dobrą broń ma, tu jeszcze 28% większej obrony. Tak więc jeszcze tego zadania nie mamy, ale się odkryje w końcu. Tu jest zabierz kamień duszy Mefista do piekielnej kuźni, to zrobimy. Punkt mamy, tam zawsze przy tym jest ścieżka, nie ma innej opcji. Poza tym i tak tu się mapy nie resetują, układ się ich nie zmienia, więc będziemy mieli tak łatwo dojść tam. No więc myślę, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie. Ja byłem Mistrzu i się z wami żegnam. Cześć!